Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO, jednak główna część odcinka jest troszeczkę później, a teraz mamy najnowsze informacje, a mianowicie Ultra Bonus został ogłoszony. Nie jest to tak jak było w tym roku, czyli oczywiście Mewtwo poprzez cały wrzesień czy tam październik na cały miesiąc i dla każdego z możliwością trafienia oczywiście tutaj ataków już unikalnych typu lodowy, ognisty i elektryczny. Teraz mamy 3 bonusy na 3 tygodnie. 3 tygodnie września. Pierwszy tydzień. Pokemony z regionu Johto, które się nie wykluwały nigdy z jajek, w tej chwili będą się wykluwać. W tym tygodniu, pierwszy tydzień września, będzie sytuacja, gdzie pokemony, które się nigdy nie kluły z jajek, z Johto, czyli oczywiście generacja druga, będą się kluły z jajek w tym czasie. Mamy generację drugą, jest to Johto. Jakie pokemony się nie kluły jeszcze wcale z drugiej generacji? Oczywiście pomijając tutaj ostatnie formy, bo one się nie klują. Co się nie kluło z jajek? Unknowny się nie kluły. To byłoby dla nas coś niesamowitego. Unknowny się nie kluły. Może po raz pierwszy będą się kluć. Who knows? Delibird się nie kluł. To będzie dla nas faktycznie szok, jeżeli się pojawi w ten sposób. Regionalne, no tutaj Corsola, Heracross i każdy kolejny inny pojawiał się w jajkach, więc w tej chwili unknowny i regionalne. Regionalne z jajek będą się kluły. To jest mój typ, jeśli chodzi o pierwszy tydzień. Regionalne przez tydzień, tak samo miała miejsce sytuacja, taka sama mała sytuacja właśnie w tamtym roku. Także regionalne, pierwszy tydzień z jajek. Region Johto, czyli Heracross, będzie Corsola. Tyle, tylko tyle było regionalnych. Także dwa Pokémon regionalne. Będzie prawdopodobnie z siódemek. Na ten czas będzie z siódemek do wyklucia. Tak to miało miejsce w tym roku. Tydzień drugi. Pokemony z całego globu. Myślimy, regionalne. Z całego globu. Dołączają do eventu. Oraz mityczny Pokemon dołącza do rajdów. Na pewno nie ma szans tutaj na spotkanie na rajdach Jirachi. To jest niemalże po prostu abstrakcyjne w tym przypadku. Jirachi będzie z questu. A tutaj mitycznym Pokemonem, który będzie faktycznie godny uwagi dla nas, jest to Darkrai. Darkrai będzie Pokemonem, który będzie dla nas najbardziej interesującym i jest to jeden Pokemon mityczny, w przeciwieństwie do tego, co może być pokazane w przedstawieniu Pokemona, jakim jest Shaymin, Skyform i Landform. Także nie mam pewności, który z nich będzie na rajdach. Jednak ja mam tutaj pewność wobec siebie, że będzie to Darkrai na rajdach. Tydzień trzeci. Niezwykłe Pokemony będą się pojawiać podczas tego tygodnia. Godni uwagi, przeciwnicy pojawią się na rajdach. Pokemony regionalne z Kanto będą dostępne. W jaki sposób? Nie wiadomo. Kanto. Pierwsza generacja. Istnieje możliwość, że już na stałe będą już tymi Pokemonami dostępnymi wszędzie. To by się zgadzało, jeśli chodzi o wypuszczenie w jajkach naszego Mime Juniora. Jeżeli Mr. Mime, jak i też wszystkie inne regionalne Pokémony z pierwszej generacji pojawią się wszędzie, dostępne na dziko dla każdego, to w tym przypadku Mime Junior ma sens zaistnienia w jajkach. Dlatego też wstrzymywali się, żeby wypuścić na cały kraj, znaczy na cały świat, regionalne z pierwszej generacji. Dla każdego, bez ograniczeń. I Mime Junior będzie w jajkach i dodatkowo jeszcze zwróćcie uwagę, że pojawia się piąta generacja. W piątej generacji będą nowe Pokémony dla regionów, oczywiście naszych, czyli w Europie będzie nowy Pokémon regionalny. Ewentualnie Mime Junior będzie w jajkach regionalnie w Europie, ale odpada. Także tutaj piąta generacja będą nowe Pokémon regionalne na tereny Europy, Australii, Japonii i USA. Godni uwagi przeciwnicy. I w tym przypadku obstawiam zespół R na rajdach. Po raz pierwszy pojawienie się na rajdach zespołu R. Potężne Pokémony do pokonania. Między innymi być może Gible, jak i też ostatnie wszystkie inne, które były teraz dostępne w Pokémon GO. I oczywiście ten event trwa od 16 do 23 września. Wiele do odkrycia. Zobaczymy, co się będzie działo. A z mojej strony oczywiście na tyle, jeśli chodzi o Global Challenge. A teraz zapraszam was do odcinka odnośnie Stardusta. Bardzo przydatny, pomocny. Cześć, witajcie, siemaneczko. Witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Tak, wróciłem. Po tygodniu wakacji wróciłem. Odcinek oczywiście z tych wydarzeń, które się tam działy podczas mojej wakacji, będzie wkrótce, bo będzie obszerny. Ale na chwilę obecną zaciekawię was inną rzeczą. Kto z was chce zdobyć w tydzień
Nawet jeżeli jesteś nowym graczem, kto chce w tydzień zdobyć milion Stardusta? Zapraszam na odcinek. Tak, nie. Mamy dzisiaj 14. Wczoraj o godzinie 22 wystartował nowy event. Nowy event, który oczywiście sygnuje się symbolem Stardustu. Stardust za łapanie, za wykluwanie, za rajdowanie i Starpis. Oczywiście 3 razy za wykluwanie i łapanie, 3000 Stardusta za rajdowanie oraz godzinny Starpis. Te wszystkie elementy są bardzo ważne i należy słuchać każdego punktu, który powiem, bo oczywiście to Was przybliży, jak ogarnąć milion Stardusta w ciągu tygodnia, dokładnie 6 dni. Także mamy mało czasu, więc zaczynajmy. 15 sierpnia, czyli mamy 5 dni. W 5 dni mamy ogarnąć milion Stardusta. Za każdego Pokemona otrzymujemy 3 Stardusta. Jeżeli odpalimy Starpis, jest to 450. 450 razy 300 Pokemonów dziennie daje nam wartość 4,945 tysięcy Dusta. To jest 50 tysięcy mniej niż milion. Mamy Pokemony, mamy rajdy. Za każdy rajd otrzymujemy 3000 Dusta, przy Starpisie 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca daje nam tutaj czas, powiedzmy, 6 minut rajdu, powiedzmy, tak w przybliżeniu, no wiecie, na łapanie, powiedzmy, 6, jeżeli ktoś łapie oczywiście tutaj szybkim trikiem, trikiem na łapanie na kółeczku i czekając na atak. Daje nam dodatkowe 5 minut, powiedzmy. Czyli w sumie mamy 13 minut na rajd. W ciągu 13 minut, czy uda nam się zdobyć tyle Pokemonów, żeby nam uzupełniło rajd? Prawdopodobnie tak, jeżeli macie tutaj duże pole z Pokestopami w jednym miejscu i każdy zalurowany. Każdy z nich musi mieć nie zwykły lur, tylko Mossy lur, Frost, Snowy lur, w każdym razie te trzy nowe. Te trzy nowe cechują się tym, że są droższe, to jest fakt, ale z każdego takiego lura otrzymujemy po 20 Pokemonów w ciągu pół godziny. A zwykły lur daje nam 10 Pokemonów. To daje nam przewagę w ciągu tego czasu. Tym bardziej, że oczywiście mnóstwo osób może korzystać z triku, który, nie wiem, przygotował się wcześniej do wykorzystania Pokemonów, które mamy z questów. I oczywiście jest to limit 100 Pokemonów w naszym schowku na Pokemony z questów. Aktualnie mamy ich 100, więc gratis mamy z miejsca 100 razy 300, 450, 45 tysięcy Dusta. Za samo łapanie Pokemonów z questów. Ale oczywiście to jest dosyć czasochłonne, więc aktualnie mnóstwo osób może korzystać z tego, robiąc questy na bieżąco, przy okazji łapiąc Pokemony na co dzień. Warto korzystać z łapania Pokemonów, które są na pierwszym stage'u. I tu nam posłuży bardzo dobrze quest na nakarm Pokemony w ilości 5, jakimiś tam, wiecie, pierwszymi lepszymi berry. Nie potrzebujemy łapać tego Pokemona, ale musimy go nakarmić. I dzięki temu możemy korzystać tutaj z questu, dokładnie z triku na szybkie łapanie. Dajemy malinkę Pokemonowi. Szybki trik na łapanie, oczywiście macie link w opisie, jak to wykonać. Szybki trik na łapanie. I oczywiście nam quest się zalicza. Mamy takie 5 Pokemonów, ewentualnie jakiegoś dobrego, mocnego Pokemona. Powiedzmy, nie wiem, startera, który ma duże CP. I w tym przypadku mamy możliwość zrealizowania na jednym Pokemonie, powiedzmy, bolem tym biało-czerwonym, jednego questu, który daje nam w finale Whipimbilla, który jest na pierwszym stage'u Pokemona. Czyli w tym przypadku na Starpisie jest to 1350. Daje nam to całkiem dobry wynik. Jeśli jednak chodzi o sytuację z wykluwaniem, to jest troszkę inna niż przy rajdowaniu. Przy rajdowaniu mamy 3000 Dusta, Starpis 4500, jednak przy jajkach jest troszkę inaczej, bo mamy zróżnicowane liczby. W tym przypadku przy jajku dwukilometrowym jest to pułap od 1200 do 2400. Przy Starpisie jest to oczywiście o połowę więcej. Tak samo przy każdym innym jajku. Przy piątce i siódemce, aktualnie podczas eventu tego nie możemy spotkać siódemek, chyba że mamy wcześniej zmagazynowane, to powiedzmy piątki jest to liczba od 2400 do 4800. Przy dziesiątkach jest to 4800 do 9600. Przy Starpisie są to oczywiście większe liczby. I dzisiaj odkryło wiele osób, że za Daystreaka otrzymujemy również boosta. Także w tym przypadku łapanie pierwszego Pokemona dziennie, tym samym 7 Daystreak daje nam bardzo dużą ilość Stardusta. Dobra, wbiliśmy super ekstra. Tylko trzeba skrzesić Pokemony jeszcze. I tym samym pamiętajcie o jednej rzeczy. Należy, żeby skrócić czas rajdowania
do powiedzmy tutaj z 13 minut do minus 4 do 9 minut, czyli realizujemy 3-4 rajdy w ciągu pół godziny, daje nam większą liczbę tutaj Stardusta w ciągu pół godziny więcej niż lur, co też przekłada się na korzyść dla nas przy wykorzystaniu Starpisa. Także należy tutaj wykorzystać im więcej graczy, tym krótszy czas rajdu. I przekłada się to nam na korzyść, jeśli chodzi o większą ilość rajdów w trakcie tych pół godziny. Czyli przewyższamy tutaj ilość możliwości zdobycia Stardusta w ciągu pół godziny, przebijając tutaj lura tego droższego. Czyli Mossy Lure i ten ma atak Ancient Power, czyli najprostszy, dłowalny, bez niczego. Karmienie Pokemona na gymach. Karmienie Pokemona na Starpisie daje nam to za każdą malinkę 30 Stardusta. Mając takich malinek powiedzmy ile? 50? Albo nawet więcej? 100, powiedzmy 100. 30 razy 100. To jest 3000. Przeliczyłem się. 3000 Dusta mamy samo karmienie Pokemonów. Także easy peasy. Podczas tego eventu Stardustowego również mamy możliwość korzystania z tego drugiego, gdzie otrzymujemy możliwość zdobycia, w sensie odebrania 30 giftów dziennie i też trzymania 20, żeby je wysłać. Jednak nas interesuje odbieranie giftów. I w tym przypadku, o, dobra, ekipa się skończyła, pierwsza, ale zakończyliśmy rajd. I liczymy na shiny. I u mnie jest zwykły. U mnie jest zwykły. I też słaby. Pod trady. I w tym przypadku mnóstwo osób może głapać, jeśli chodzi o cukierki. Jeżeli mamy Starpisa, to oczywiście będzie 450 za samego jego zapanie. Jednak jeżeli nam tutaj zależy bardziej na czasie, czyli powiedzmy na Suicune Day, który będzie w tą sobotę, czy w niedzielę, w każdym razie 17 sierpnia, będziemy tutaj bardziej zabiegać o to, jeżeli będzie mniejsze IV na Pokemonie, jakim jest Suicune, bo nie potrzebujemy na każdym z nich oczywiście tutaj zdobyć, wiecie, samego w sobie Pokemona, jakim jest Suicune bez Shiny, to możemy go po prostu zostawić i iść na kolejny rajd, bo w tym czasie możemy zrealizować więcej rajdów, a na tego Pokemona możemy zmarnować powiedzmy nawet 5 minut i go nie złapać. Także wszystko zależy od Was, jak to Wam po prostu będzie lepiej. Prawdopodobnie trochę namieszałem, więc zrealizujmy wszystko po kolei i skróćmy to, co powiedziałem, w troszeczkę bardziej skomplikowany sposób. A mianowicie, jeśli chodzi o wykluwanie masowe dwójek, piątek i dziesiątek. Okej, sprawa wygląda tak. Obliczyłem wszystkie wartości, jeśli chodzi o minimalną i maksymalną wartość Stardusta podczas wykluwania dwójek, piątek, dziesiątek. Ominam siódemki, bo one są najmniej opłacalne, a dają tyle samo co piątki. I w tym wypadku, przy oczywiście tutaj reasumując, na dwójeczkach maksymalna wartość Dusta przekracza 20 tysięcy Dusta w różnicy pomiędzy wykluwaniem piątek i dziesiątek. W każdym razie dwójeczki pewne za prezenty od przyjaciół to jest to coś, co faktycznie Was może urządzać w tym przypadku. Minimalna wartość wykluwania dwójeczek jest bagatelnie o wiele większa, niż jeżeli wykluwamy piątki i dziesiątki. Także prezenty, dwójeczki z tych prezentów wykluwamy na potęgę. Tylko klując same dwójeczki. I w tym przypadku trafiając shiny Pokémony Baby. To jest coś, co nas w tej chwili interesuje. Jeśli chodzi o rajdowanie, pamiętajcie o tym, że Stardust się liczy za każdy rajd, nie tylko tieru 5, ale za każdy rajd. Czyli w tym przypadku każdy gracz, który przychodzi na rajd i nawet jest to tier pierwszy, otrzymuje 3000 Dusta. Czyli jeżeli ktoś poluje przypuśćmy na Shinxa lub też inne Pokémony Shiny, których jest dużo z tier 1, 2 i 3, mamy szansę w tym czasie, bardziej tu jedynki i dwójki są szybkie do zrobienia, więc w tym czasie możemy zdobyć nawet więcej Dusta, niżeli gracz, który rajduje tylko na Rayquazy. A my polujemy też na Shiny, tyle że inne Pokémony niżeli Rayquaza. Ale to od Was zależy, na co polujecie. I tu warto wspomnieć o Suicune Dayu, bo podczas tego dnia, 17 sierpnia, będziemy realizować mnogą ilość rajdów. I w tym czasie należy pamiętać o tym, że sam Suicune nie jest przydatny na tyle, żeby trzymać
każdą wartość IV tego Pokemona. On może się przydać na walki PvP, tylko i wyłącznie, bo mało kiedy się go wykorzystuje podczas rajdów. On ma bardzo małe statystyki, jeśli chodzi o porównanie do Kyogra. Kyogra, owszem, można polować jego w mnogich ilościach i łapać każdego. Jednak Suicune tutaj łapiemy tylko shiny lub też wysokie IV. Jeśli chodzi o wykorzystywanie bonusów eventowych, to tyle. Jednak w trakcie tego wykluwania, łapania, rajdowania, możemy realizować wszystkie inne rzeczy, które oczywiście dają nam Stardusta. Pamiętajcie o tym, że mamy takie coś jak Mystery Box. Mystery Box jest do otrzymania z transferowania Pokemona do Nintendo Switch, czyli w tym przypadku do Let's Go Eevee lub Let's Go Pikachu. Także na waszych grupach, w miastach pytajcie ktoś, kto ma udostępnić, ma możliwość transfer Pokemona do Let's Go Eevee lub Let's Go Pikachu, by otrzymać Mystery Boxa. I na końcu zaznaczam, za każdym razem jak startujemy sesję grindowania lub też korzystania z eventu, odpalamy Starpisa, bo dzięki niemu możemy zdobyć potężną ilość Stardusta. Tylko i wyłącznie poprzez samo odpalenie Starpisa. Oczywiście w trakcie tego realizowanie łapania, rajdowania, czy też nawet wykluwania. Także mam nadzieję, że dzisiaj zrealizuję tyle, ile będę mógł i do końca oczywiście eventu pokażę wam swój wynik, czy udało mi się zdobyć 1 000 000 Stardusta w 6 dni. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że będę zdawał raport w miarę możliwości. Także w tym czasie należy omijać questy, zadania z zespołem R. Jeśli chodzi o używanie Go czy Go Plusa, czy też nawet Pokéball Plusa, polecam używać go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie gramy osobiście, czyli nie mamy czasu na patrzenie na ekran, bo oczywiście w tym czasie mamy możliwość zdobycia Dusta, nawet przy Starpisie odpalonym, gdzieś tam w tle, a w momencie, kiedy my gramy, to należy pamiętać o tym, że Gocha wykorzystuje tylko jednego bola, czy też nawet każde inne urządzenie, jednego bola i Pokémon przepada, więc jeśli chodzi o grindowanie, no to urządzenia się nie nadają. Także polecam je wykorzystywać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie gramy osobiście w grę, tylko poprzez bierne łapanie. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Heja!